Witam serdecznie z tej strony Łukasza Kel. Zapamiętajcie sobie nazwę tą. Witcher 3 Hunters Config 0.7.7.1. Oczywiście to sobie obieramy taki pliczek. Coś takiego. Pojawia nam się wypakuj. Wiadomo, że sobie wypakujemy przegląd. No akurat mi by pasowało komputer. To sobie zamkniemy. Nie. Komputer. Dysk D, na którym mam Wiedźmina. Program Files X86, tak. Wiadomo. Jest. The Witcher. 3 Wild Hunt, tak. Ok. Tutaj. Wypakuj. Wszystkie. Automatycznie nam podmienia plik, tak. Wiadomo. Później robimy sobie taki make, bo ten folder mamy na pulpicie, tak. Wchodzimy sobie w komputer, w tym miejscu, gdzie zainstalowaliśmy ten config do zmiany wymagań. Program Files X86. The Witcher 3 Wild Hunt. I takie coś w3hc0.7.7 i sobie bierzemy utwórz skrót, tak. Tworzymy sobie tu skrót, to już nas nie interesuje. A dokładnie to. No i interesuje nas ten plik. Klikamy sobie dwa razy, wiadomo. O ile ze skrót odpali. Odpali, mamy Witcher 3 Hunters Config. I sobie zmniejszamy tu wszystko to, co nam potrzeba. DLC. Zobaczymy, ale mniej więcej w ten sposób możemy sobie skonfigurować Wiedźminę do minimum, żeby nam chodził nawet na starym sprzęcie. Także zapraszam do lajkowania i subowania. Pozdro, Łubyszak.